Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego 22. już odcinka z naszej serii kampanii Warlords Battlecry. I rozpoczynamy epizod 6 chapteru 4 ze Ścieżki Światła. Elnaria. Co my tu mamy? Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec. East of the Isle of Irm. Wydaje mi się, że Irm właśnie będzie ostatnią misją, czyli to, co wcześniej tam robiliśmy na tej wodzie, to ta wysepka to nie był Irm. Broń Boże. Dobra. Ze 7 elfami gramy. Okej. Okay. Weźmy sobie Białasa. Weźmy sobie może Enta do budowania szybszego i druida w razie czego do piorunów. I pytanie, co to za misja? Sir, a high elven ship has approached our fleet. Dobra. Their captain wishes an audience. Hmm. Who is in charge here? Elnaria. I would speak with them. I command the fleet, sister. But this human leads us in our quest. A quest for the Tyr Lucifus, no doubt. As I suspected, it would seem that our goals are one. My fleet is assembled off Irm, waiting for my signal to land and disable the watchtowers. Thus we may approach Eldekar's tower almost unseen. If you would aid us, it would speed both our tasks along. The enemy of my enemy is my friend. We will aid you, for now. Od wysokich elfów, tak? You are now leading the wood elves. Jo, 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 jo. Chwila, ty buduj. Widzę, że z Krysią problem może być, co? Robert here, sire. Scouting. Dobra, ja się z tej wyspy na razie ruszać nie chcę. O, tam jest więcej krysi. No to trochę spieprzyłem temat. Tutaj nie będzie wypełnienia kopalń niestety. Jakbym miał jakiegoś innego bochcia, to bym miał. Jak nie są na hita? A, mają odporność na magię jakąś, tak? Dobra, od czego by tu zacząć? No te dwójkę chyba i czekamy na surki. Dobra. Weźmy stąd. Nie no, na samego bochcia nie będę posyłał. Weźmy was. Może je... O, słabi są, 90 zdrowia. Beznadziejni. Przepłynę się tam. Ej, chwila, ale bochcia miałem wziąć. Come on. Ty to mi postaw. Niech się tu robią te ogniki. Niech się zrobi to. I nie widać. Dobra, teraz widać. Dobra. Płyniecie tam. No jest questior. Dobra, po prostu dwie kopalnie samotne, no to trzeba przejąć. Feniksiory tu będziemy mieli, nie? Właśnie. Więcej tych drzewek. Ej, czemu ja tych surowców nie wziąłem tutaj bohaterem? Chwila, trzeba będzie się wrócić. O, jest jakiś artefakcik. Ciekawe sam, jaką będę miał szansę w ogóle na create artefakt. Pewnie niewielką. Trzeba te surki zgarnąć. I need more crystals. Postaw tamtą. What?
Dobra. Weź te surki. Dobra, surki wzięte. No was tu na razie zostawię jednak. Będę pływał wami dopiero jak znajdę kolejny ląd. Się bohaterem mogę na pewno po artefakt i po questa się przepłynąć. To tyle mogę zrobić już. Leśne elfy też mają dostęp do handlu, nie? W te trójce. Za ile to jest? Tanie. Dobra, zobaczmy najpierw questa. Zrobimy w ogóle jakiś zapis, bo chyba jeszcze nie zrobiłem na tej mapie. Dobra, to będzie sword, nie? Jaka jest nagroda? Pierścionek. Speed i res. To słabe. Mogę wziąć. W sumie to nie, no to zostawię od razu może to z tym. Albo... Nie, dobra, zabiorę, nieważne. To trzeba zobaczyć. Full złota mamy. Krysia się nie zgadza. Trzy do kombata. Nadal wolę swoje. Chwila. Wyleczymy od razu ten statek. Dobra, jak przejmiesz, to się wracaj. Na Krysie się nie zgadzam. Tak. Mają plus 2 do kombata, te statki. Dobra, wracaj się do bazy. Tobą się przepłynę gdzieś tu. Dobra, myślę, że już możemy sobie pozwolić na ciągłą produkcję w dwóch budynkach non-stop. Odkrycie mapy będzie można zrobić, to będzie przydatne na pewno. To bym chciał mieć w przyszłości. Tutaj jeszcze jedno. Nie drzewko, tylko wieżyczkę do ogników. Zobaczmy, co tu jest. Trójka by się przydała. To można by zrobić. A i to mają właśnie. Bo Master WB1 też istnieje. Potężny buff. No, ląd. Research complete. Spell Grand Mastery. Wszystko się zgadza. O ty cholero. Research.
Tam wysokie chyba elfy się budują, co? Czy w jedynce te wszystkie drzewa są identyczne do wszystkich trzech elfów? Już tam nie pamiętam. Wieże na pewno mają identyczne. A póki co ten bateł nic nie robi. No, a to zresztą na mapach właśnie gdzie jest woda... O, imp. To może mroczny elf. No te impy mocne w jedynce, strasznie groźne. Dobra, wracamy się, żeby cię podleczyć. A, tutaj nie można jednocześnie kilku morfować. Trzeba koniecznie czwórkę mieć zaznaczoną. Na impy to by się przydało, nie? To jest tanie, szybkie. I w impy będzie raczej dobrze waliło. Może nie aż tyle, tam między 4 zrobię. Mógłbym się w transmutację zabawić. Mam pod F8 to ustawione, czy jak ja to ustawiałem, to... Dobra, zróbmy w końcu tę trójkę. I tutaj można by też się zabawić w buffy. Może metalu więcej w krychę. Płonące najpierw. No, postaw kolejne tutaj gdzieś jak możesz. To będzie broniło przez tymi impami jakimiś. Bo to strzela w impy, nie? To bije lataczy w tej grze, tak? Czy nie? Możliwe, że bezsensownie to tak buduje. Zróbmy jakieś drzewo, zobaczmy jakie jednostki mamy. Na pewno nie mamy starożytnych entów, bo to dopiero w dwójce wyszło. Na pewno driady będą tutaj taką topową jednostką. I druidzi. Kawaleria słaba, łucznicy spoko, na buffach zwłaszcza. Enty też spoczko, są w sumie z tym slowem zwłaszcza. Dobra, jest te trójka. Oni mają browar jakiś tutaj. A, to jest to pewnie miejsce, gdzie się robi buffa do morali i ten. I handlu, tak? W razie jakby się okazało, że to jednak strzela w lataczy, to ja bym chciał mieć tego tutaj trochę więcej. Odkrycie mapy sobie zrobimy, będzie fajnie. W razie czego jakichś łucznikersów mogę zakolejkować. Ogniki cały czas nowe robię. Jest handel tutaj, dobrze. Płonące się robią. Feniksiory też jakieś możemy zrobić. Feniksy dobre w tej grze. Dobra, mamy już 3 stateczki, które będą bić lataczy. Dobre obrażenia, dobry speed, czyli też atak speed. No, to jest bardzo skuteczna jednostka na lataczy. Właśnie na impy. Będzie super. Tylko przydałoby się jeszcze pozbyć statków, które tam są. Ale statki są podatne na ogień, więc te feniksy, które będę robił, będą dobre. To by trzeba zrobić. Weźmy sobie... Chwila.
Coś słyszałem, ale... Wydawało mi się chyba... A właśnie ten, Robert też będzie miał 12 zasięgu tutaj i 25 obrażeń. Będzie przecież broken, no 6 obrażeń tylko ma Phoenix. No ale dobra, to nic, szybko strzela, prawda? W dwójce jest lepszy. Ale przynajmniej jest lepszy niż w trójce. Metal jeszcze wezmę na krychę. No i też czwórkę zrobimy. Dobra, w razie czego druidów też możemy robić. Mhm. 8 obrażenia, nie 10. Dobrze. Może jakieś worshipy bym porobił. Weźmy jeden taki. O! O właśnie, przygotowałem sobie odpowiednie statki na to. Co, to jednak nie atakuje? Nie, no atakuje. Lata, tylko słabo, no ale dobra. Jest okej. Okay. Easy. Odsunięcie mapki bym chciał. Dobra. Jest do robienia entów już. Może być. Co, mogę to kliknąć? Mimo, że mnie nie stać? Nie. Nie jest wyszarzony po prostu. I know, już lecę. Już płynę. To ma zasięgu 6, nie? No to ja będę outrange'ował. Jeszcze ponad ze strzały zadziałały. Dobrze. Tutaj też płonące są. Jeszcze jeden taki. No, o. Ja bym sobie tam poleciał Phoenixami. Pozbędziemy się tego. Budynki mogą strzelać. Jedenastki naziemne nie mogą. Mega tanie, mega szybkie stateczki, idealne do... Nawet na smoki byłyby w sumie spoko, tak mas takich statków, to smok by nawet nie podleciał pewnie. A no tak, tego nie możesz. A jak tam sobie będziecie radzić z tym? Po 3 tylko bijecie, mimo płonących. A to się nie opłaca. Czy moje Feniksy się tu głupio wypieprzyły? Tak mogło być. Dobra, to w takim układzie jakiś tam stateczek trzeba normalny podesłać. No nie. Łuczników normalnych trzeba. Feniksy do tyłu. No i gościu tylko lataczami próbuje mnie atakować, ale mu to nie wyjdzie. Będzie za słabe. O, mapa odkryta. Dobra, tutaj coś mamy.
Łatr wysokiego elfa, tutaj neutralnych jakichś mrocznych elfów. Sporo kopalni do przejęcia i kryształu do zgarnięcia. Możemy to załatwić. Kopalni, no to są jedyne dwie kopalnie, które zostały. No i tu jest normalnie budujący się. O właśnie, tak, to zapamiętałem, tylko że tutaj nie powinno być taka wieża Watchtower, tylko normalnie ta piątotierowa wieżyczka, oto ta taka. On w ogóle już ma tę piątkę. I normalnie ma armię, ma siły, nie? Jakby chciał, to by mógł sobie przetransportować stateczkami, ale no to bot jest. Dobra, we have too many men, tak? Czyli... Weźmy jedyne dwa ofensywne statki, jakie mam. Było tutaj coś groźnego? Jakiś statek? Nie. Tutaj jest tylko taka grupka zebrana. Może smoki byśmy jakieś zebrali? Patrzcie, jaki ten imp jest potężny. Widzicie? Widzicie to? Widzicie? Dobra, spróbujmy tam. Feniksy raczej nie dadzą sobie tam rady, więc poczekamy na te statki. Ty zacznij. Później ty. Na magię masz jakąś tam odporność, dobra. Ty też, ty zacznij. Później ty. I na razie starczy. Weźmy bohatera na statek. Przepłyńmy się tam. Przy okazji questa sprawdzę. To trzeba ogarnąć. Tych wyleczę. Starczy mi tych ogników. Niech się jeszcze trzy zrobią i gitara. Za dużo tu naklikałem. Tu już... Niech się zrobi jeszcze jeden. Handel to... Piątka później to... Archery Range. Tylko że Archery Range to będzie... O. 12 nietoperków się przyłączy, jeżeli udałoby mi się to zniszczyć. No nie uda mi się tego zrobić, niestety. Musiałbym jakoś tutaj przyfarcić Armagedonem chyba i spierdzielić. Nie, myślę, że ten quest jest do olania. Was trzeba wyleczyć. A to już może tutaj, z tej wyspy. Muszę uważać na jakieś diabliki, feniksy i harpie, które on może tutaj zbierać ciągle. Chyba że jest już na limicie. Bo on cały czas robił te pojedyncze feniksy i tak dalej, ale... Teraz to wygląda, jakby miał po prostu limit zapchany tymi innymi jednostkami. Dobra. Rozdupcić to. Tutaj chętnie bym przybił do brzegu łucznikami moimi. O, mają też buffy, widzę. O, solidni, groźni. Nie jestem w stanie ich sensownie tutaj rozwalić. Taka dwójka łuczników, a jakie straty robi, jakie problemy. Ta kopalnia oczywiście musiała im przytankować trochę. Dobra, ale Feniksem już mogę to zachachmycić. A i teraz mu pewnie jakieś jednostki znowu wyszły, albo statek nowy, bo mu zabiłem dwóch łuczników. Ale strzelców już chyba raczej sobie nie stakuje. Wiemy, że ma generałów, bo co chwilę te w niewidzialność wchodzą. Dobra. Dobra, ja się zawijam z powrotem na wyspę moją.
I teraz tak, limit by trzeba załatwić sobie. Czy to jest ta studnia, która generuje złoto? Czy to nie będzie generowało złota? Na pewno można tym limit sobie załatwić. Nie, czekaj. Dwa tak postaw. Teraz tu. Tu. Zobaczmy. O, casting skill. No to też fajne. Też wolałbym mrocznymi elfami, bo oni mają i casting skill, i manę regen, nie? No to tam dopiero impy mogę robić leśnymi elfami. Leśnymi elfami. Trochę suche, że tak mogę, ale no dobra. No niech się też zrobią. Więcej tego na pewno. Powysyłam was do ataku. Właśnie, gdzie trzeba no, jeszcze jeden taki statek zrobić, przynajmniej jeszcze jeden. Bohatera nie. Dobra, niech idzie ten druid. Spróbujemy tam przybić. Tylko nie takimi jednostkami. Tych łuczników trzeba więcej. No bot już będzie bezużyteczny do końca mapy, nie? Przez to, że sobie takie wojska zrobi i on nie ma zamiaru nawet nimi do mnie przypłynąć. Ale jak już będziemy go oblegać, jak będziemy go atakować i będziemy mu zabijać te jednostki, to będą wychodziły nowe. Pewnie smok przy okazji też wyjdzie w trakcie ataku. Będzie dosyć ciężko prawdopodobnie go rozdobyć. W ogóle tutaj Watchtower 600 HP. Ciekawe jestem, jakie obrażenia ma. Weźmy jeszcze z jeden. Weźmy was. No bliżej, dobra. Jeszcze drzewko. Może jeszcze druida, jeszcze jednego druida, jeszcze jednego łucznikersa. Tutaj możemy zrobić to, to bym chciał. Sprawdźmy, może się uda coś lepszego. Jest niby lepsze, wtedy było tylko po prostu plus jeden, teraz to jest w sumie plus dwa do statystyk, ale nadal suche. Dobra, w ogóle pozbędę się tych przedmiotów w tym momencie. To w razie czego zostawię jeszcze. Ale tobą bym chciał tutaj się tego pozbyć. Dobra. Ta piątka niech się zrobi, to jest zrobione, to się robi. Z tym castingiem może nawet by się udało tam coś wykastować, w sensie jakiś Armagedon. A tutaj możemy jeszcze gniazdko. To już tak średnio. Tak, tak, my quest has expired. Whatever. Dobra. I te trzy stateczki tam sobie przybiją do brzegu. Powinni zaorać. Znaczy tam pewnie poginą, ale nieważne. Mogą poginąć.
Mają przejąć kontrolę nad tym. Później Feniksami tam mogę przylecieć i zagarnąć wszystko. Bohaterem w sumie będę chciał tam tak czy siak, bo kryształ jest do zebrania. Nie, żebym go potrzebował już na tym etapie, ale... Ale dla zasady możemy tam... No mogłaby ta mapka być trochę bardziej wymagająca, no bo tutaj nic się nie dzieje, no. Fajnie, że atakował tymi lataczami przez jakiś czas, ale teraz sobie limit zawalił i już ich nie robi. Nie wpadnie też na to, żeby zacząć budować więcej budynków, bo to bot ma jakiś tam limit, po prostu ma z góry ustalone, masz mieć tyle tego i gitara, nie? I baw się. Dobra, zacznijmy od was. Wy powinniście być w stanie to rozstrzelać, mam nadzieję. Dobra, zostawcie. Gdzie są feniksiory? Dawać feniksiory. Ty możesz wracać po bochcia. I możemy więcej was tutaj. Łucznicy leśnego elfa to nie ma żartów, nie? Mocni są. Nawet szkielety mają nie lada problemy. Bohaterka się przewróciła. Ja no sami łucznicy to przecież porobią. No to nie potrzebuje nic więcej. Dobra, ale kryształ trzeba zebrać. Dobrze, no i mówię, mają też taki dobry zasięg. Ogarniają, że mają taki zasięg. Potrafią strzelać jak należy. Ale groźni są strasznie. A nie mam ich tak dużo. Wyobraźcie sobie, żeby jakbym miał cały stack. No właśnie, ze statkami zobaczymy, jak sobie poradzą. Przecież oni to sięgną bez problemu stąd. Problem, żeby sięgnęli. No tu nie sięgają. Mógłbym ściągnąć Feniksem. Dobra, zanim ja będę tę krychę brał, trzeba jej trochę wydać. Nie wiem, na driady może. Może być. W razie czego jeszcze przehandluję sobie na to i to. Dobra, weźmy Feniksa. Uda się to ściągnąć tutaj? Nie bardzo, co? Nie. Raczej się nie uda. No, może jakbym tak bardziej na boki. Uparte. Nie dam rady. Jak tam casting? Wymaksowane. Nie sięgnę? Upgrade complete.
nie sięgam. No dobra, trudno. Trzeba po prostu statkami, które mam, tymi dwoma. Podpłyńcie od tej strony, będziecie walić z tej strony, żebym miał zasięg z leczenia w razie czego. Gryfów robić nie będziemy, ale smoki możemy jak najbardziej. Że tam czaro są, więc czaromocni. No to chyba nie generuje złota, nie? To nie będzie taka studzienka jak w dwójce i w trójce. Jeszcze jedno to może. Niech będzie tak. Niech będzie tak. Nie, no, tak, niech będzie. No to ten limit zwiększał ile w końcu, bo to jakoś tak... O dwa to też zwiększa? A tu mogę te duszki robić też. E, to zróbmy, bo przecież one będą broken. End by się tu przydał jakiś. Zrobię jedno drzewo bohaterem. Zrobię tam jednego enta i ten end zbuduje tutaj całą bazę. Tylko po to, żeby zwiększyć sobie limit. A tych trzeba stąd zabrać. Wezmę te Feniksy do pomocy, żeby się pozbyć tych statków wrogich. Dobra, my się tam wycofajcie. Okej. Zaczynamy tym. Feniksy i ty. Teraz ty zaczniesz. Jesteś najwolniejszy. Później ty i na końcu Feniksiory. Dobra, teraz ty. Poczekamy trochę bardziej. Ty. I Feniksiory. Dobra. Dobra, robimy Enciora. No, okej. Dobra, i wami się wracamy. No chyba, że będę chciał nimi tutaj też jakoś przybić, ale nie, no bohaterem to nie. Podpłyńcie tu, z czego statek, w którym jest bohater. No, się dobra, też może być tu. Tego się trzeba jeszcze pozbyć. Dobra. Aha, bo ten end mi też nie wyjdzie. I te triady też bym chciał jakoś zagospodarować. No właśnie.
i smoki. Dobra, to tak, zrobimy tak. Was już chyba nie będę potrzebował, no chyba, że właśnie jak będę go tam oblegał, to nagle smok czy coś wiedzie, ale to już tam wtedy będę się czym innym zajmował. Was się pozbędę. A właśnie, bo duszków mam dużo zebranych przecież. One tak mi limit zabierają. I statek tutaj wyszedł kolejny, jakiś ofensywny, którego już dawno zakolejkowałem. Już zdążyłem o nim zapomnieć. Dobra, to zbiorę was tu. Duszki w sumie mogą to rozstrzelać po prostu. Bez problemu. Zobaczmy. One też mają zasięg dobry, 10. Też będą autorange'ować te statki. O, to będzie rzeź. Jeszcze mógłbym im levele podbić. Trzecie poziomy mogłyby mieć. Może jakby miały trzecie levele, to by nie padały na hita. Zobaczmy. Weźmy tutaj bochcia, zostawmy. Weźmy Soul Flame'a. A statki zlevelowałem. Cofnijcie się, pajace. I te duszki, które już mają levele, też niech się cofną. Was jeszcze mogę dać w zasięg. I jeszcze trzy duszki. Dobra, wy możecie tam w sumie podpłynąć, tylko jeszcze driady bym wziął, ale to tylko jeden statek ma jakieś tam miejsce. Czyli wasza dwójka od góry będziecie płynąć. Tutaj jest najmniej tego. Tak pusto tu jest. Dobra. Uwaga. No, 60 HP macie. No, zobaczymy, jak będziecie sobie radzić. Berka chcecie? Mogę wam dać. Berka. Mają 60 zdrowia, więc się nie spalą się za szybko. Skoro chłopom dawaliśmy, no to... Duszkom tym bardziej mogę. Fire Breath nie. Tego to nie chcę, ale Berka. Wszystkie nie dostały, ale to nic. Aggressive. Ho, ho, ho. To jest na normalnej prędkości. Smog wyszedł. O, ale to ladży. Za duży atak speed mają. Te duszki są... dziwne. One są... Ojejku. Ojejku. Jakby się tak nie skupiały mocno na budynkach, tylko bardziej na jednostkach. Oj. Smoki mi wychodzą. Driady powychodziły. Potrzebuję... więcej tego, żeby te driady zabrać w ogóle. Trochę mu pozabijałem. Jakieś feniksy mu wyszły znowu z harpią. Ale ja już mam duszki do skontrowania tego w razie czego. Masz na tego duszka. Jaki on jest powalony. Jakie to jest potężne, jakie to jest groźne. Ile to ma kombata, ile to ma speeda. You have too many men. Co on ma zasięg? Nie ma.
Dobry duszek. A tego nie przejąłem. Weźmy jakiegoś Feniksa. Miałem tu Feniksy, nie? Dobra. Budujemy. Dobra, może dobijemy sobie do jakiegoś większego limitu chociaż raz. Jest smokeł, jemu też możemy dać berka i odporność na ogień w razie czego, jakby miały być tam jakieś słupy ognia rzucane. Jakbym za blisko podleciał tym smokiem przez przypadek. Płonące strzały też mają, to zawsze też chyba też coś da, ta odporność na ogień. Powinna. O! O, jak 8 driad się tam pojawi na tym lądzie, to ta wieża w sekundę zniknie. Ale obawiam się, że to już jest przedostatnia misja. O nie, I need more crystals. Dobra. Wykorzystałbym może chociaż w sumie to was wykorzystam bardziej. Od tamtej strony też. Pozbędziecie się tych dwóch, może trzech, wiesz. O, zombiaki jakieś przywołał, żeby wypełniać kopalnię, co? O, 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 dobrze, dobrze kombinujesz. Złotą rocznym elfem wypełniaj, dobrze, dobrze. Pewnie na czaro mu brakuje. Dobra. Tu jeszcze dwie driady się zmieszczą. Ej, tu jest coś wrogiego. Ej, zniszczyć to. No i mój plan tutaj się trochę popsuł. A właśnie, tu Elkora mogę mieć. Zapomniałem o tym budynku w ogóle. Przecież Elkora mogę mieć. You have too many men. That tickles. Oh. You have too many men. Okay. Dobra. You have too many men. Okej, okay. Waszym zadaniem jest po prostu zniszczyć te dwie wieże i się cofnąć. A zapomniałem, że wy trochę useless na te wieże. To ten elficki statek musi. To ty po prostu tankuj. Ty się cofnij. Ty przytankuj bardziej, ziom. Dobra. I zaraz będziemy się bawić. A, no właśnie, z Elkorem to już w ogóle będę mógł się bawić przecież. Duszki w razie czego. Ze smokiem w pogotowiu. Na berku, jak będzie trzeba. O nie! O nie, 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 nie. Wszystkie driady popadają, jak tak będzie, jak tak pójdzie. Chwila, chwila, potrzebuję tam duszków w pogotowiu. O-o. 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 Gdzie te duszki? Daleko. O-o. Duszki! Are under attack.
Nie! Nie! Nie, zniszczyłem jednostki jakieś. Jeszcze jak berka się im dało, to... No, ten Watchtower tam ma zasięg. No, smokeł. Cię był przez chwilę. God damn it. Where now? You have too many men. You have too many men, my lord. You have too many men. Hey! Nie! Nie wiedziałem, że... Nie! Nie wiedziałem, że wystarczy to zniszczyć już. Ja chciałem się z tym wszystkim... zmierzyć. Że się... Coś kojarzyłem, że jak się to coś takiego zniszczyło, to się wygrywało, ale nie wiedziałem, że to jest taka zwykła wieża bijąca. Ach. No, no trudno, już nie będę wczytywał. Kurde. 13 punktów, dobra. Ale to mi, wydaje mi się, że teraz już będzie ostatnia misja, więc do Armagedonu się dokopałem, ale nie udało mi się za bardzo tutaj uzyskać wystarczających szans rzucenia zaklęć. Liczyłem na to, że uda mi się szybciej dostać do stworzenia artefaktu i że po prostu będę sobie kastował takie potężne przedmioty, które będą mi tam załatwiały te rzucenie zaklęć. No ale tak, to dupa. 13 punktów. To mnie nawet nie stać, żeby się do tego dokopać. Mogę wziąć tyle, ile tam wezmę, ale... No i tyle. No, major item. I to wszystko. Tutaj już nic nie chcę. Chcieć nie będę. Bo wydaje mi się, że teraz już będzie ostatnia misja. Więc jeżeli będzie to ostatnia misja, to ja sobie pozwolę na zwiększenie trochę tej casting skilla o 1, bo tanie to jest. W razie czego bym sobie też zwiększył speeda o 1 i może healtha o 1. I tyle. Ogniki w sumie dobre na starcie, żeby sobie od razu krychy generować. Ja zawsze tak w dwójce grałem pod ogniki. Ale dobra, tam obejdzie się. Pewnie drogie będą. Dobra, drodzy Państwo, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.